Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt o tym głośno nie mówi. Mowa o przemocy i mobbingu w poznańskich szkołach średnich. Zdaniem Młodej Lewicy jest to problem, który dotknął każde liceum w stolicy Wielkopolski. Uczniowie głośno mówić o tym nie chcą, bo się boją konsekwencji. I stąd pomysł z bezpieczną skrzynką mailową. Chcemy temu zapobiegać. A nawet jeśli nie zapobiegniemy tej sprawie, to możemy przynajmniej nagłaśniać takie przypadki i doprowadzać do tego, że nauczyciele, którzy dopuszczają się takich przypadków, są pociągani do odpowiedzialności. Jest to o tyle ważne, że zdaniem Lewicy uczniowie nie mogą otwarcie mówić o problemie, bo jakakolwiek otwarta konfrontacja z nauczycielami może skończyć się dla nich jeszcze gorzej. Oni się do nas zgłaszają o pomoc. I dlatego, że się boją tego, że jeżeli pójdą w szkole to zgłosić, to będą mieli z tego wyciągnięte konsekwencje i tak naprawdę to oni będą stygmatyzowani, a nie oprawca. Komentarza w sprawie skrzynki odmówiło nam dzisiaj Kuratorium Oświaty. Głos zabrał za to Wojciech Miśko z Nauczycielskiej Solidarności. Jego zdaniem problem istnieje, ale nie jest tak powszechny, jak opisują to przedstawiciele Lewicy. Wiem, że wzrosła nieznacznie liczba takich postępowań. Ale nie, że to jest jakiś gwałtowny wzrost. Zdaniem Nowej Lewicy potrzebne są gruntowne reformy i odrzucenie pruskiego systemu nauczania. Te rozwiązania mają sprawić, że szkoła stanie się przyjazna dla uczniów, a problem znęcania się zostanie zniwelowany. Najwyższy czas, żebyśmy skończyli z taką rankingozą, tak? Czyli szkoły walczą o to, żeby być wysoko w rankingu, skupiają się tylko na wynikach matur. Według projektu Młodzieżówki Lewicy nowy system nauczania ma traktować uczniów i nauczycieli jako partnerów. Dodatkowo Lewica chce darmowych posiłków w szkołach czy darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów. Proponuje też zmiany w programie nauczania. Należy wprowadzić edukację klimatyczną, zajęcia antydyskryminacyjne, wyprowadzić religię ze szkół. Poza tym działacze Lewicy domagają się podwyżek dla nauczycieli. Te wszystkie zmiany mają ograniczyć przypadki mobbingu i przemocy, które młodzież może teraz zgłaszać przez skrzynkę, do której link można znaleźć na mediach społecznościowych ugrupowania. Błażej Filipiak, Puls Dnia.